Wiosna, wiosna, a kto ty? Chciałoby się powiedzieć. No i do 3 razy sztuka, ponieważ byłem tu tydzień temu i roztopy i to, co dzieje się na drogach, niestety doprowadziło do tego, że mimo napędu na 4 koła zakopałem swój samochód, musiał przyjechać po mnie szwagier, odechciało mi się generalnie łowić. 2 tygodnie temu, dosłownie w ostatni weekend stycznia, była piękna pogoda, było chyba nawet trochę cieplej niż dzisiaj. Dzisiaj mamy 8-9 stopni, wtedy było powyżej 10, było piękne słońce. Rozchorowałem się. Dzisiaj jestem po raz 3. Zamiast samochodu wózek i mam nadzieję, że coś połowię. Nie ma wiatru. Jest, mówię, 9-8 stopni. Lekkie zachmurzenie. No jest cudownie. Jest cudownie. Mam nadzieję, że uda się połowić. Zabrałem dzisiaj ze sobą nową wędkę, którą dostałem na 30 urodziny od moich kochanych bliskich. Moją wymarzoną wędkę. Więc może coś o niej opowiem. Pokażę wam też mój wózek nowy. Jeszcze nie ubezpieczony i nie mam na niego prawa jazdy, ale mam nadzieję, że nikt mnie nie podkabluje. Trochę sobie pogadamy, a przede wszystkim postaramy się połowić, bo przecież o to chodzi, a mimo że chciałem też pojechać na Pstrągi, pochodzić po rzece, to stwierdziłem, że dam sobie jeszcze trochę czasu, żeby ta woda była ciut cieplejsza, żeby można było elegancko trochę, chociaż do pół łydki, pobrodzić, a zajmę się przy okazji dobrej pogody, wolnego weekendu, zajmę się metodą. No i co? Koniec gadania, ja rozkładam sprzęt i zabieram się za wędkowanie. No dobra, wędeczki rozłożone, troszkę bliżej tej trzcinki się ustawiłem dzisiaj, dlatego że za mną są gałęzie, nie chciałbym w nie zahaczać. Więc tak sobie tutaj usiedliśmy. Nic się w etapie nie zmieniło. Łowimy tak samo wędki, trochę jeszcze brudne i nieprzygotowane do nowego sezonu, ale tę przyjemność pozostawiam sobie do momentu, aż będę je przewijał na nowo. Co my tu mamy? Mamy to, co mieliśmy mieć ostatnio. Tu mamy Perfect Swima, Perfect Dynamika wymieszanego 50-50, tak jak kiedyś mi doradzaliście, bo wielu z was pisało pod jednym z testów na YouTubie, że taka mieszanka fajnie współpracuje ze sobą, a że faktycznie ten pelet ma takie same właściwości, jeżeli chodzi o namacanie, no to warto taki mix zrobić, zwłaszcza że podobnie pachną obydwa gatunki. Jeżeli chodzi o przynęty, no to zaczniemy od Aliena, Monstera, generalnie pójdziemy w takie śmierdziele, może Kraken, jeżeli chodzi o taki zmyty pomarańcz i żółć. A jeżeli to nie będzie nam skutkowało, to na jedną wędeczkę założymy coś słodszego. Zobaczymy, jak efekty. Na razie tak rzeczy było, widać parę. O, tam teraz bąbelki się pojawiły. Coś tu generalnie na wodzie się dzieje. Nic spektakularnego, no ale pora roku. Jest jaka jest, więc nie ma co się tu spodziewać jakichś wielkich orgii ze strony karpi. Kolor chmur, tam na linii drze. Miało dzisiaj nie padać. Zobaczymy. Zobaczymy, czy nie będzie padać. No, może przejdzie bokiem. No, oby. Warunki są naprawdę fajne. Dzisiaj nawet do posiedzenia, gdyby ryby nie chciały współpracować, to warto by posiedzieć. Jednak toksik. Śmierdzie, ale różowy. Mam nadzieję, że pelet się zdążył dobrze namoczyć. Zaraz zresztą zobaczymy. Przemieszałem go. Powinno być ok. I jest ok. Super, super. Podajnik 20. Daleko nie rzucam, nie ma sensu szaleć.
O, zobaczcie. Dzisiaj mamy bardzo dużo pokazów lotniczych, zdecydowanie. Kolejne ptaki wracają do naszego kraju. I to na nową wędkę, którą dzisiaj postanowiłem ochrzcić. I to całkiem długo nie czekałem. Nie jest to jakiś gigant, który notabene mi się spiął. Dobra, ale to był karasz. To było widać, że to był karasz. Ale super, fajnie. Czyli generalnie coś się dzieje. I to bardzo szybko. Super, fajnie. Teraz tylko naprawić swój błąd. Błędem było to, że poleciałem włączyć drugą... Czy poleciałem włączyć kamerę i skupiłem się na tym, żeby tą rybę dobrze mieć napiętą. Albo się chce być producentem filmowym, albo się chce być wędkarzem, nie? Ale dobrze. Jeżeli ryba się skusiła, to jest bardzo dobra informacja. Jednak i znowu spięta. Patrz, coś jest nie tak. Ci się uda? Walka z pogodą, ale... Jest tak. Nieduży maluch, ale jest. Nie wiem, czy wy cokolwiek widzicie. Ogólnie to warunki są tragiczne. To warunki są naprawdę fajne. Dzisiaj nawet do posiedzenia, gdyby ryby nie chciały współpracować, to warto byłoby posiedzieć. Już w zasadzie miałem jechać. Zarybieniowy karpik. Bo tu naprawdę się piekło rozpętało, ale mamy branie. Szybciutko. Chodź tu, maluchu. Ale maluszek. Ale ładny. Maluszek. Ale urodziwy. Jezu, co za pogoda. Miało być tak ładnie. Płyń. Ja to mam szczęście. A mówiłem, to 3 razy sztuka. To w sumie 3. branie i w końcu ryba, ale czy ja dam radę jeszcze w tą pogodę tu wysiedzieć? Czy tu się cokolwiek zmieni? Tego nie wiem. Na chwilę się uspokoiło, chociaż ten wiatr to chyba nie zależy dzisiaj już. Ja powoli będę się pewnie pakował, aczkolwiek jeszcze sobie zarzucę. O jest. Lecz tu jest jak na morzu. Nie tak miało być. A sprawdzałem wiatr przez cały tydzień. Miało być naprawdę fajnie. No ale dobrze, chociaż pierwszy karp w tym sezonie. Karpik. Ale karp. Branie na tym krótszym kiju. Zaryzykuję. Nie, chyba nie. Fala jest bardzo duża, ale wędkę miałem zarzuconą daleko. Więc to ugięcie też nie byłoby takie
bardzo mocne jest. Jestem cały przemoczony, jest coraz zimniej. I coraz wieczniej. Więc chyba dzisiejszy wyjazd, mimo starego sprawdzonego powiedzonka do 3 razy sztuka, trzeba będzie mimo wszystko zrewidować i nastawić się na wyjazd kolejnym razem. To ewidentnie rozpoczęcie sezonu metodowego, zerowego w moim wykonaniu się opóźnia. Tak, na dobre, chociaż udało się złowić tego jednego karpioszka wielkości, no, 2 dłoni. Był. Nie zdążyłem wam ostatnio powiedzieć nic o moim wózku, bo przegoniła mnie pogoda, co zresztą mam nadzieję, że jeszcze nie montowałem i siadałem do montażu tego filmu, bo mam nadzieję, że to było widać, że te warunki pogodowe nie były najlepsze. Dlaczego parę słów o wózku? Dlatego, że w zeszłym sezonie dużo mówiłem o tym, że planuję kupić do fotela Corum S23 kółka. 450 zł za 2 kółka i uchwyty do trzymania wózka, do jego prowadzenia. No, z całym szacunkiem, ale nie, jestem gadżeciarzem, ale to nie jest wydatek, który uważam za racjonalny. Można byłoby oczywiście zrobić kółka do fotela samodzielnie, z zakupem części profilami stalowymi i kółkami pompowanymi, pewnie kosztowałoby to około 150 zł, 120 zł. Ja zdecydowałem się, że kupię sobie po prostu nowy wózek. Okej, ja postawiłem na wózek elektrostatyk W3, bodajże tak się ten model nazywa. Jeden z tańszych, jeden z cięższych w przypadku takiej konstrukcji. Waży chyba około 6 kg. Porównywalna z Jacksonami, z wszystkimi najtańszymi wózkami, powierzchnia transportowa. Jest on oczywiście składany. Sam montaż wózka po jego dostarczeniu bardzo prosty. Wystarczyło tylko włożyć kółka, zawleczki, zamontować i to jest wszystko. Jak widzicie, mieści mi się tu fotel, mieści mi się tu podnóżek, mieści mi się plecak, mieści mi się jeszcze torba na aparat, jakieś inne bzdety, które dzisiaj nie zapakowałem. Zmieści mi się tu tak naprawdę wszystko, żebym mógł komfortowo sobie dojechać. O, coś mi się tu przyblokowało, żebym mógł sobie dojechać na łowisko. Jaki jest tego jeden podstawowy plus? Taki, że ten wózek mogę wykorzystać też w każdym innym celu, tak? Pojadę na zakupy do sklepu budowlanego, pojadę na działkę, cokolwiek będę chciał, to do tych kilkudziesięciu, nie wiem, 40-50 kilo mogę na tym wózku zabrać. Włożenie tego oczywiście fotelem z kółkami byłoby niepraktyczne. Poza tym też cały czas miałem w głowie jedną przeszkodę, która, znaczy nie tyle co przeszkoda, ale jeden minus systemu jezdnego do fotela. Mianowicie za każdym razem, kiedy ja bym chciał na tym fotelu usiąść po przyjeździe na łowisko, musiałbym te kółka z niego ściągnąć. Potem musiałbym je założyć. No, niepotrzebny czas. Z kolei zakup wózka nie był dla mnie rzeczą jakby rozpatrywaną w pierwszej kolejności, ponieważ jest to dodatkowy bagaż, który trzeba ze sobą zabrać, no ale no, jedyne co, to tak zapakowany wózek w całości wkładam do bagażnika na płasko, wyciągam go sobie, podnoszę, nie jest to jakiś nie wiadomo jaki ciężar i to jest jedyny problem, jeżeli chodzi o podnoszenie czegokolwiek, więc jego waga 2 kilo więcej w porównaniu do konkurencji nie jest problemem, a za to jest wykonany bardzo stabilnie. Dlatego jeżeli ktoś z was zastanawiał się nad tym, czy kupić kółka do swojego fotela, jeżeli w twoim przypadku wydaje się to praktyczne, spoko. Ja przez 2 sezony myślałem, że te kółka kupię. W 3 sezonie odpuściłem, bo uznałem, że 4,5 paki za kółka to trochę dużo i to trochę będzie wrzut na tyłku, a ja jestem wygodny, więc wybrałem wózek. Mówią, że do 3 razy sztuka. Ja zmieniam już to porzekadło na, no mam nadzieję, do 4 razy sztuka, ponieważ jak widzieliście przed chwilą, nie udało mi się dobrze rozpocząć sezonu na metodę. Pierwszy raz byłem chory, drugi raz pokonała mnie pogoda, bo się zakopałem. Trzeci dzień, z kolei trzeci weekend,
pokonała mnie pogoda ponownie, uniemożliwiła mi tak naprawdę spokojne łowienie. Mimo wszystko przyjechaliśmy dokręcić te sceny nad jezioro, o którym wczoraj opowiadał mi dziadek mojej żony, dziadzia Tadzik, być może to oglądasz, opowiadał o tym, jakie rekordowe liny tu łowił i to jezioro w tym sezonie chyba wróci do RZGW, do Wód Polskich i będzie można tutaj legalnie łowić, więc kto wie, może jakiś wypad ze spowikiem i dziadkiem Tadzikiem właśnie tutaj. Dzięki, że dotrwałeś do końca, jeżeli dotrwałeś, jeżeli nie dotrwałeś, to tego nie słyszysz, więc ci nie dziękuję. Do zobaczenia następnym razem, w planach na pewno odcinek z rybomanii, na którą się wybieramy pierwszy raz zobaczyć, co to jest, co tam będzie i chcemy w tym wydarzeniu uczestniczyć. No i pewnie jakieś pstrągowe wypady już niebawem. Cześć!